trochę zimno w tym cieniu. No jest. Zobaczę mojego psa. Wreszcie. Teraz jak mam kontuzję, to chociaż mogę widzieć. Tak to w ogóle z nią nie chcę iść na plac. Przyciągamy z psem. W tym momencie, jak jest napięty sznurek, to motywujemy psa do tego, żeby z nami walczył. Nie? Wtedy pies nie puści. Tak. Żeby pies puścił. Połóż się tutaj, ogrzej, pan ci zimno jest. Trzymamy tak, poprawiamy chwyt. Jeszcze w ten sposób. Nie bez sposobu, nie bez sposobu. Zimno jest, ja pierdolę. Dookoła się i też nie zapuszczam. Ojej, to popuścił wczoraj. Chowała się, chowała. Właściwie bardzo dużo. Równa A co jej się stało tutaj w pysie? Ona się rąbnęła w siatkę chyba i tu się zdarła. W nocy, jak żeśmy przyjechały wieczorem, wiesz, nie zauważyła siatki kortu. I było tylko takie łubudu, siatka, wiesz. A to tak, nie wiem, czy i kagańcem, który się wczuwał go oko. Idę też tam na słońce, bo mi za zimno. No jak diabeł. Chciałam przejść, mogę? Nie. Dam mi pizzę. To śpiewa. Cofamy się 2-3 kroki, wracamy. Jeżeli pies tak, długa linka 10-metrowa, jeżeli pies się zrywa, mówimy na miejsce, odprowadzamy na to miejsce, z którego się zrywa i znowu. Tutaj niestety jest kwestia cierpliwości. To jest bardziej wytrwały my, czy pies. Tutaj trzeba to niestety wychodzić i inaczej się tego nie da zrobić. Jak pies już zaczyna przeginać, to troszeczkę bardziej stanowczo pokazujemy, którzy ma zostać na miejscu. O Jezu. Jeżeli podchodzimy, chwalimy, ładnie siedzi, tu czy łapówki, nie ma znaczenia tutaj. Czasami w takich sytuacjach, w takich bardziej statycznych ćwiczeniach lepiej, żebyśmy nagradzali psa łapówką niż piłką, bo piłka bardzo psa pobudza. Łapówka jest taka troszeczkę szybka. No to jeżeli pies równie chętnie wydaje się dostosowana z łapówkami, to wtedy takie statyczne ćwiczenia robimy z łapówkami, nie z piłką, bo piłka bardzo psa pobudza. Jak on widzi, że tutaj jest piłka i ciężko zostać, nie? No. To wtedy tutaj jest zostań, piłka jest schowana, odchodzimy, wracamy, dostaje nagrody. I tak 2 kroki do tyłu, 3 kroki do tyłu, 4 kroki do tyłu. Można też zacząć robić kółeczka dookoła psa. To też jest bardzo ciężkie dla psa, żeby on wytrzymał i zatrzymał się. Robimy to w ten sposób, że łapówka jest nad nosem psa i tak jakbyśmy dookoła tutaj jest w jednym miejscu. Jak wytrzyma, dostaje nagrody. Dając komendę zostań, po prostu uczymy psa, że ma pozostać w tym jednym miejscu, a i tak cię tego też atrakcyjnie, jeżeli wytrzyma i postuje. Można spróbować schować piłkę, wziąć łapóweczkę, tylko mówię, no druga linka by nam się przydała. Marcin, daj, Stasiek powiedział, że ja się płaczę. Linkę długą. Tu masz linkę, tu ma... Dostaw. Jaki twój mąż ma majteczki? Paseczki? Co ona tak? Zostań, cofamy się 2 kroki, tylko odchodząc musimy pilnować, żeby linka się nie napięła, tak? Zostań. No właśnie, ja mam problem z zostań też. Do psa.
No, moja to samo. Nie trzymać jej tak złożonej w rękach, bo to też psa pobudza. I wracamy. Ewa, też macie problem z zostań? Tak, zostań, jest taka niecierpliwa. No. Czasem się uda, a czasem ma taki dzień, że od razu już leci i nie zostanie. Ja? No, na spacerach to się dobrze. Tam ma. Vivian ma linkę teraz. Ale Ela, tam jest Ela. Tepczące metry, kilometry można psa nauczyć. Następnym razem odejdziemy i poczekamy tam 10 sekund, tak? Jak się nie ruszy, wrócimy do niej. I ten czas długości się zwiększa. Ale to jest pierwszy trening, co nie wydaje, żebyś tam nie... I wraca. I w ten sposób, mówiąc zostań i nagradzając go za to, że siedział, uczymy psa do zostawania w danej pozycji. Tylko tutaj następna sprawa, no to my na przykład bardzo dużą uwagę zwracamy. Więc nie ma prawa ruszyć się z miejsca, dopóki ja mu nie przychodzę. Nie dajemy komendy tam, nie wiadomo jak to biega i wolne, cokolwiek, ale dopiero wtedy pies wie, tak, to jest źle, bo miała siedzieć. Pan podszedł do niej i ją pochwalił za to, że siedziała, ona sobie wstała i poszła i teraz w ogóle robi co chce, nie? Czyli jest tak, wracamy, dostaje nagrodę, super, biegaj i wtedy pies ma luz. I wtedy może zrobić coś takiego jak teraz, nie? Ale dopóki my nie pozwolimy jej stać, ona nie powinna się podnieść z tej pozycji. Czy to będzie siat, czy wary, nie ma znaczenia. To jest też ważna sprawa. Najważniejsza, proszę Państwa, w pracy z psem jest konsekwencja. Zostań na miejsce, na to miejsce, z którego się zerwała, odprowadzamy, siad i zostań. Nie, siad. Dostała siad. Zolineczkę i do góry. Siad. My musimy być bardziej konsekwentni od psa, bo psy też próbują, na ile mogą sobie pozwolić z nami. Jedna ważna zasada, nie dajemy psu komendy, dopóki nie jesteśmy pewni, że możemy wyegzekwować jej wykonanie. Jeżeli pies sobie biega, a mówimy mu waruj, a nie mamy pewności, że wykona, lepiej nie dawać, bo pies bardzo szybko się uczy, że można nie słuchać właściciela. Nie za daleko. Super. Nie zachłystujmy się szybkimi sukcesami. Czasami trzeba się cofnąć 2-3 kroki wstecz, żeby utrwalić coś u psa. Teraz jakby pan poszedł do końca placu, to ona by się zerwała i trzeba by było znowu zacząć od 2 kroków, nie? Czyli utrwalić psa na krótkiej odległości, dajmy na to przy wyczekiwaniu i dopiero zrobić 3-4 kroki dalej. Ale miejmy pewność, że ten pies będzie czekać na nas, dopóki nie wrócimy. O, dobrze. A to nie jest. Proszę następnego.